Cześć, ja mam na imię Marek. Jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, jaki wpływ my jak programiści mamy na nasze środowisko. To znaczy, jak sposób w jaki programujemy, czyli to, czy korzystamy z CDN-ów, czy kompresujemy dane, w jaki sposób zapisujemy dane, jak dobieramy formaty do danych, które przesyłamy, czy nawet w jaki sposób dobieramy architekturę do naszej aplikacji, mają wpływ na to, jak wygląda zużycie energii przez np. smartfony, z których najczęściej korzystamy z internetu, czy przez serwery, na których hostujemy nasze aplikacje. I w tym celu założyłem taką stronę, która się nazywa ekoaplikacje.pl. W tym momencie jest tam jeden tekst, na którym piszę o danych na temat tego, jaki wpływ na środowisko ma w ogóle cała branża teleinformatyczna, czyli te wszystkie serwerownie, internet, firmy streamingowe i tak dalej. Bo oczywiście jest tego na pewno sporo, bo bo pewnie większość z was widziała chociażby zdjęcia tych potężnych centrów danych dużych firm, ale tam przedstawiam już konkretne dane, konkretne linki do tekstów, które to dokładnie opisują i również czytam tam zapraszam. A w przyszłości mam zamiar tam publikować na przykład różne testy, czy wszelkiego rodzaju, powiedzmy eksperymenty, czy po prostu próby implementacji na różne sposoby, na przykład przesyłania danych, czy różnego sposobu serwowania treści, albo różnego rodzaju architektury, które mogą według mnie mieć wpływ na to, jak, na przykład nasz telefon czy serwer pobiera energię bo między innymi będzie wymagać różnej ilości transferu danych, no bo to nie jest żadna tajemnica, że jeżeli otwiera stronę na telefonie, to jeżeli jest ona ciężka, ma dużo obrazków, które są nieskompresowane odpowiednio, no to widzisz, że ta bateria spada, tak? Bardzo szybko spada. Tak samo, jeżeli tam będzie masa JavaScriptu, albo jeżeli aplikacje będą działać niepotrzebnie w tle, mimo że naprawdę nic nie robią. No to to wszystko w jakiś sposób się przyczynia do tego, że ten telefon... Będziesz coraz częściej ładować, a będziesz ładować, no to będziesz pobierać tę energię, która z powietrza się nie bierze. Znaczy, zazwyczaj. Także to jest taki, powiedzmy, eksperyment, takie, taka próba dowiedzenia się, czy możemy coś z tym zrobić, czy, czy możemy sprawić, że nasze aplikacje będą trochę bardziej eco-friendly właśnie przez to, że będziemy rozsądnie wykorzystywać naszą technologię. No bo oczywiście nie chodzi o to, żeby na, na przykład nagle ten film był publikowany w jakości 360p. Tylko po to, żeby zużywał mniej danych. Chodzi o to, żeby dobrać odpowiednie formaty, odpowiednie sposoby wykorzystania tych technologii, które mamy. No bo mamy na przykład, już trzymając się tych zdjęć czy, czy filmów, mamy na przykład różne formaty zdjęć i, czy, czy obrazków. I w zależności od tego, czy jest to jakiś jednolity obraz, jakaś ikona, a jakieś zdjęcie, to. Mamy do dyspozycji różne właśnie formaty, które w różny sposób je, te, te obrazki kompresują i przez to mają wpływ na to, jak dużo danych jest transferowanych. A o ile taka różnica w transferze między np. pół megabajta a megabajt dla jednego użytkownika nie jest duża, no to jest 500, 500 KB, no to nie jest jakaś straszna różnica, to jeżeli tych użytkowników będzie 1000 czy 10 000, no to już widzisz, że tutaj się robi całkiem spora. Ilość danych, które są albo nie są przesyłane. No i takimi zagadnieniami chcę się zajmować na tamtym blogu, na tamtej stronie. Chcę po prostu mieć takie jedno miejsce, w którym będę tego typu treści publikować. I jeżeli interesujecie to, co bardzo cię tam zapraszam, właśnie na Ecoaplikacje.pl. Jeżeli interesujecie ten temat i na przykład sam w jakiś sposób się tym interesowałeś wcześniej, masz jakieś publikacje, masz jakieś testy z tym związane, to również będzie mi bardzo miło, jeżeli na przykład się tym podzielisz w komentarzu czy mailowo, albo po prostu napiszesz gdzieś na Facebooku. Założyłem też w tym celu taką grupkę ekoprogramiści na Facebooku, gdzie również Cię bardzo serdecznie zapraszam. Linki zarówno do bloga, jak i do tej grupy są w opisie tego filmu, także bardzo Cię tam serdecznie zapraszam. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to również będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, ale ważniejsze dla mnie będzie, jeżeli w jakiś sposób dołączysz do tej społeczności, czyli albo dołączysz do grupy, albo zostawisz jakiś komentarz tam na blogu, czy po prostu podzielisz się tym artykułem w swoich social mediach. Treści tego typu będę publikował raczej nieregularnie, no bo to wymaga wszystko jakiegoś sprawdzenia źródeł, zrobienia jakichś własnych testów chociażby, Stworzenia różnych wersji aplikacji, w które różnią się właśnie na przykład tym, z jakich formatów korzystają czy z jakich źródeł bibliotek korzystają. No to wszystko wiadomo, wymaga czasu, ale tutaj chciałem się poinformować, że coś, coś takiego założyłem, że czymś takim chcę się zajmować i mam nadzieję, że dzięki temu dowiemy się, czy. Możemy mądrzej wykorzystując aplikacje, w jaki sposób trochę zmniejszyć to użycie zasobów przez nasze projekty. No bo czasami warto zrezygnować z jakichś fancy technologii, fancy architektury, albo poświęcić 5 minut więcej na zastanowienie się, w jaki sposób na przykład wysyłać dane. Jeżeli to będzie miało faktycznie jakiś wpływ na to, jak nam się ogólnie żyje, chociażby na to, czy nasz internet w mieście czy kraju działa poprawnie, no bo wiadomo, że im mniej danych przesyłamy, tym ta stabilność łączy jest większa. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!